Elodie Details, wózek spacerowy, model Stockholm, stroller 3.0. Pamiętajcie o subskrypcji i zostawcie lajka pod filmem, jeśli podoba Wam się właśnie ten wózek. Model ten występuje w różnych wariantach kolorystycznych. Pokazany przez nas to Dots of Fauna. Zachwyca starannością wykonania, materiałami i wzornictwem. Wózek nie należy do super lekkich, waga to 9 kg, ale za to jest super zwrotny. Pojedyncze koła z przodu zapewniają płynną jazdę. Jest dobrze wyważony, zatem podbija się również dobrze na krawężniki. Koła skrętne z możliwością zablokowania do jazdy na wprost. Opcja jazdy na zablokowanych kołach jest niezbędna w zimie czy w trudniejszym terenie. Olbrzymia budka, jej wielkość odkryjemy dopiero po odsunięciu dodatkowego panelu. W górnej części okienko z moskitierą. Mechanizm składania chodzi cicho i sprawnie. Możemy złożyć również przedni dodatkowy daszek. Rozkładanie oparcia jedną ręką. Siedzisko przeznaczone jest dla dzieci od 6 miesiąca do około 3 lat, czyli do 15 kg. Z tyłu poręczna kieszonka z magnesem. Bardzo przyjemne, miękkie w dotyku rączki z ekoskóry. Regulowany podnóżek w dolnej części, taśma, na której starsze dziecko może swobodnie trzymać buciki. Siedzisko jest standardowych rozmiarów, miękkie, oparcie jest wysokie. Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją i z miękkimi osłonkami na ramiona. Hamulec umieszczony przy podwójnych kołach. Możemy stopować i odblokowywać go zarówno przy prawym, jak i lewym kole. Mały minus za utrudnienie podczas prowadzenia jedną ręką. Wózek z obciążeniem będzie lekko ściągać w bok, dlatego lepiej do prowadzenia używać obu rąk. Na wyposażeniu pokrowiec na wózek. Kosz jest obszerny, choć przy rozłożonym oparciu będzie utrudniony dostęp do niego. Składanie jest proste, zdjęcie blokady i pociągnięcie za uchwyt składania. Wózek ma też poręczną rączkę do przenoszenia i automatyczną blokadę, która uniemożliwi samoczynne rozłożenie wózka. Ubranie wózka w pokrowiec nie sprawia problemów. Plusy: bardzo zwrotny, ładny design, duża budka. Minusy: długi po złożeniu, podwójne koła z tyłu, trudny do prowadzenia jedną ręką. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.babyexpert.pl, na Instagram i Facebook.